105 lat temu we Lwowie urodziła się znakomita aktorka filmowa i teatralna Krystyna Feldman. Nazywano ją mistrzynią drugiego planu. Aktorka pochodziła z artystycznej rodziny. Jej ojciec, Ferdynand Feldman, był cenionym aktorem dramatycznym, a matka Katarzyna Feldman, śpiewaczką operową. Mieszkała przy ulicy Parkowej, tuż przy wejściu do Parku Stryjskiego. Krystyna Feldman debiutowała we Lwowie w 1937 roku rolą w Kwiecie paproci. Później związała się z Teatrem Nowym w Poznaniu. Ukoronowaniem jej kariery jest główna rola w filmie Mój Nikifor. We Lwowie znajduje się pomnik malarza Nikifora Krynickiego. Jako mieszkańcy miasta bardzo go lubimy i też go lubią nasi goście, nasi turyści. Czasem zapytuję, czy poznajecie jeszcze kogoś, czy kogoś wam przypomina? No i słyszę, no właśnie, to jest pani Krystyna Feldman, nasza aktorka, która zagrała rolę Nikifora. A pomnik Nikifora jest jednym z bardziej lubianych w naszym mieście, tak samo jak i słynna lwowianka Krystyna Feldman.